Witam wszystkich, jedziemy dzisiaj Golfem 6 generacji z 2011 roku z przebiegiem 189 tysięcy km. Auto niedawno przyjechało z Francji. Jest po lekkiej tam kolizji, przedni zderzak. W zasadzie tylko na zderzaku się skończyło. Zaraz Wam od razu pokażę zdjęcia. Zakupu. No, wszystko było zrobione tak jak się należy. I auto już jest gotowe. Można je kupić. Jest to silnik 1.6, 105-konny. W tej technice Common Rail już. E,
Auto jest dosyć dobrze wyposażone, posiada czujniki z przodu, z tyłu cofania, tempomat, kierownicę wielofunkcyjną, radio z telefonem, klimatronik. Jakieś tam ma też założone alufelgi, mało wiele ładne, oryginalne. Lusterko fotochromatyczne ma. W środku jest auto niezniszczone. No, to jest taki wzór, jak powinien wyglądać samochód marki Volkswagen przy 100, tam na przykład 90 tysiącach takich prawdziwych. Żaden klawisz, nic nie jest podtarte. Wszystko jest jeszcze w ekstra stanie, także to naprawdę tam, czy to by miało 70 czy 190, to musi to zawsze wyglądać tak dobrze. No, jak już coś trochę jest potarte, to już jest naprawdę, już musi oznaczać duży przebieg, bo Volkswagen się nie niszczy niestety, tak jak inne auta francuskie, czy tak, czy jakieś tam nawet japońskie. Auto fajnie jeździ, nic z nim nie dzieje, nie ma żadnych błędów w komputerze, wszystko działa, klimatyzacja fajnie chodzi, nie ma tam żadnych uwag co do tego samochodu, nic nie puka, nigdzie w zawieszeniu żadnych luzów nie ma, jest zwarte, przyspiesza, taki naprawdę fajny, zdrowy Golf. Myślę, że kto nabędzie ten samochód, to na pewno będzie zadowolony. To naprawdę nigdzie nie znosi nic. W środku jest cicho. Jadę 120, wszystko fajnie się trzyma. Jest taki pewny samochód. Zaraz zrobimy tutaj test od 0 do 100 km. Może umieszczę go na początku filmu, zobaczymy. Nawigację, wszystko ten, raczej klimatronik, wszystko tutaj na wyświetlaczu pokazuje. Białe zegary, no to już jest 6, to wszystko już jest jak w tych nowszych Golfach, czyli w białych kolorach. Rozbudowany komputer z dużym menu,